A już na podejściu są śmigłowce PZL SW-4 Puszczy. Formacją dowodzi kapitan pilot Marek Grzybaczewski. SW-4 powstał w latach 90. XX wieku. PZL Świdnik jako następca przestarzałego i co tu dużo mówić paliwożernego MiG-2. Jest to lekki śmigłowiec wielozadaniowy napędzany jednym silnikiem Rolls-Royce'a. Został zaprojektowany w zgodności z europejskimi i amerykańskimi przepisami lotniczymi. Używają 24 maszyn w wariancie szkolnym. Śmigłowce te należą do 41 bazy lotnictwa szkolnego w Dęblinie. A teraz nad naszymi głowami widzimy już kolejne śmigłowce. To MiG-2 lecące w formacji, które dziś dowodzi kapitan pilot Dariusz Czerwiński. MiG-2 to średni wielozadaniowy śmigłowiec zaprojektowany przez radzieckie biuro konstrukcyjne Michała Wila, a seryjnie produkowany jedynie przez polskie zakłady WSP. MiG-2 był bowiem jedynym śmigłowcem konstrukcji radzieckiej lotniczej w Kruszcu Gdańskim. I patrzymy w lewo, już są kolejne śmigłowce. PZL-W3 Sokół. Sokoły to wielozadaniowe śmigłowce konstrukcji i produkt polski, także ze śmigłowca. Wszystkie ataki modernizacji śmigłowców W-3A do standardu śmigłowców stacja bojowego. W tej chwili jest to swego rodzaju takim koniem roboczym. Można go spotkać we wszystkich rodzajach wojsk. Śmigłowiec spuszczają na siebie ciężar brygady kawalerii pomocnej Tomaszowa Mazowieckiego. I znowu skierujemy głowę w lewo. Kolejne wirokłady nad nami, to znane chyba wszystkim I-8. Wielozadaniowe średnie śmigłowce transportowe, które posiadają również pewne możliwości bojowe. Przy od 1981 roku w nowych maszynach zaczęto montować silniki TW-3 o większej mocy, zmieniając jednocześnie oznaczenie na I-17. Doskonale stosują się w bardzo trudnych warunkach. One są ze swojej naprawdę wyjątkowej i odporność na niesprzyjające warunki eksploatacyjne. Formację prowadzi Kamil Pomyl z żadnymi innymi. To oczywiście Mi-24. Dziś prowadzi je w powietrznej paradzie kapitan pilot Krzysztof Koczewski, a pochodzą z 56. bazy lotniczej w Inowrocławiu. Mi-24 to ciężki śmigłowiec bojowy. Ma 5-patowe śmigłogonowe. Charakterystyczne dla jego sypetki są niewielkie skrzydła pomocnicze, pod które podwiesza się uzbrojenie. Jest to śmigłowiec o specyficznej konstrukcji. Może być wykorzystywany jako maszyna szturmowa, transportowa, a także w razie potrzeby sanitarnej. 28D Gryza został opracowany i jest produkowany w PZL Mielec w wersjach dla ratownictwa i rozpoznania polskiego z radarem i radarem meteorologicznym. W ramach produktu jest też wersja transportowo-dostępowa zastosowana do przyszłych ładunków, lotnicze, tylne, ładowni. Jedną z większych zalet tych samolotów jest bardzo krótki rozbieg. Wyposażone są najnowocześniejsze systemy nawigacji, czyli jest radiolokacyjne stacje ostrzegawcze oraz wybitnie flary i pasku poli podbijające fale radarowe dla zmylania i zakłócania systemem naprowadzania rakiety. Polskie kasy wykonywały już loty na całą Europę, Azją i Afryką. Czemu towarzyszą? 2C-295. Prowadzi kapitan pilot Szymon Gajowicz. Herkules to amerykański średni czterosilnikowy. Jak Państwo doskonale wiedzą i widzą, wojskowy samolot transportowy o napędzie dwóch produkowany przez wspólnie lotnictwo. Znaczeniem jest raz przygotowany, a także rannych na średnich odległościach. O, dosyć szybko nad nami to 22. Jednomiejscowe samoloty myśliwsko-bombowe, średnio wpłynne o zmiennej geometrii skrzydeł z płynnie regulowanymi ale po panowaniu go paradu jest już na polowaniu. Formację SUS prowadzi zgodowany w pierwszym samolocie. Mi-29 nie ukrywa moją ulubioną świetnego miejscu. Dowodzi dziś kapitan pilot Piotr Fischer. I znowu tych statków powietrznych chyba już nikt nie pomyli z innymi. To oczywiście F-16. Popularne F-y to samoloty wielozadaniowe zaprojektowane przez amerykańską wytwórnię General. Bardzo popularne wśród publicznych statków. I już proszę Państwa, z lewej strony widzimy powietrzną paradę. Zamyka formacja samolotu PZL-130 Orlik. Samolot prowadzący pilotuje lider Orlik Teamu, kapitan pilot Dariusz Stachowski. Orlik to szkolno-treningowy samolot śmigłowy, skłonny do szkolenia podstawowego wojskowych pilotów. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się już na naszym niebie i także w wojsku.
lata! Jest straszny hałas tutaj, jak niczego nie słyszę, drodzy Państwo, ale postaram się. Że skończył szkołę w Dęblinie, następnie został instruktorem, gdzie przez 4 lata szkolił młodych pilotów. Potem Adrian przeniósł się do jednostki w Malborku, gdzie był przez jakiś czas na szkolenie lotnicze na MiG-29, gdzie służy do tej pory. Na godzinę. Samoloty nie powinny latać.